Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Gal Anonim, Kronika Polska. Fragmenty. Kronika Polska, Gala Anonima to tak naprawdę łaciński zapis dziejów Polski za panowania Bolesława Krzywoustego i jego poprzedników. Powstała w latach 1112-1116, kiedy autor otrzymał gościnę na dworze księcia. Kronika dotyczy ściśle historii Polski i losów władców naszego kraju, dlatego uznano ją za jedno z najstarszych dzieł narodowych. Gal Anonim to jedynie pseudonim nadany autorowi, który został wynajęty do napisania dzieła przez samego Bolesława Krzywoustego. Do dziś nie wiadomo, kim był ten człowiek, ale podobno nie pochodził z Polski i zamierzał zostać duchownym. W kronice jest wzmianka, że miał niebawem złożyć śluby zakonne. Spekulowano, że pochodził z Węgier, o czym świadczyć miała jego doskonała znajomość tamtych rejonów, lecz nie był to jego rodzimy kraj. Analiza kroniki pokazała, że z pochodzenia był najprawdopodobniej Francuzem i należał do opactwa benedyktynów, lecz nie umiano potwierdzić tej informacji. Po Galu Anonimie nie zachowały się żadne inne źródła, które umożliwiłyby weryfikację tych założeń. Gal stworzył Kronikę Polską z wdzięczności za gościnę na książęcym dworze. Swoje dzieło napisał w języku łacińskim, zarówno prozą, jak i wierszem, co świadczy o kunszcie literackim autora. Utwór powstał na podstawie gotowych zapisków i przekazów ustnych. Zabrakło w nim chronologii wydarzeń, ponieważ Gal skupił swoją uwagę na bohaterach i ich wojennych wyczynach. Ówczesna Polska została opisana jako ziemia pełna dobrobytu i kraj niezwykle wytrzymały. Autor zaznaczył, że mimo tylu walk i ataków ze strony wroga nie poddała się. Było to z jego strony wyrazem uznania i podziwu dla naszych rodaków. Następcą francuskiego mnicha i równie dobrym kronikarzem był Wincenty Kadłubek. Opisane przez niego wydarzenia różniły się od tych przedstawionych przez Gala. Kadłubek był bardzo zapatrzony w kościół, co miało odzwierciedlenie w jego notatkach. Gal wolał stać z boku i o zdarzeniach informował czytelnika z pewnym dystansem. Ciekawe, prawda? Przecież Gal Anonim też należał do duchowieństwa, a jednak nie podzielał opinii Kadłubka w wielu kwestiach. Jeśli chcesz się dowiedzieć trochę więcej, wysłuchaj do końca naszego opracowania. Przyda ci się nie tylko na języku polskim. Kto wie, może zabłyśniesz wiedzą także przed nauczycielem historii. Poznaj niezbędne minimum. Kronika to utwór historiograficzny, opowiadający historię władców oraz ich czynów. Pod względem literackim jest to typowy dla epoki średniowiecza utwór epicki, który łączy elementy legendy, opowieści i baśni. W kronice polskiej Gala Anonima dominuje proza, ale nie brakuje tam też innych gatunków literackich, na przykład wiersza, listów, przedmowy, a także podsumowań i epilogów. Język kroniki jest bogaty w środki stylistyczne, takie jak metafory, porównania i liczne epitety. Poszczególne zdania są napisane prozą rytmiczną, co oznacza, że podzielono je na człony zawierające podobną liczbę sylab. Dodatkowo niektóre głoski i właśnie sylaby są powtarzane celowo, co w literaturze nazywa się aliteracją. Możesz o tym wspomnieć na lekcji. Nauczyciel może być zaskoczony, ale i zadowolony, że interesujesz się takimi pojęciami. Kronika Gala Anonima opiera się na trzech księgach. W pierwszej autor opisuje dzieje panowania dynastii Piastów oraz śmierć Chrobrego. W drugiej przedstawia postać Bolesława Krzywoustego, a w trzeciej jego czyny i dokonania. W tym czasie wplata też inne wątki, które nie są bezpośrednio związane z osobą księcia. Wróćmy jeszcze na chwilę do kroniki jako utworu historiograficznego. Jest ona opowieścią o dziejach władców i ich wojennych dokonaniach, ale warto pamiętać o punkcie widzenia kronikarza. W kronikach fajne jest to, że te same zdarzenia mogą być opisane w różny sposób. Jak to mówią, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W Kronice Polskiej Gala Anonima
władcy są przedstawieni jako sprawiedliwi, odważni i przywiązani do swoich poddanych. U kadłubka z kolei są zdrajcami, oszustami i ogólnie rzecz biorąc bardzo złymi ludźmi. Jeśli mowa o bohaterach, to głównym bohaterem w Kronice Polskiej jest Bolesław Krzywousty, książę małopolski, śląski i sandomierski. Autor przedstawił go jako jednego z najlepiej zapowiadających się władców. W kronice opisał wydarzenia przed jego narodzinami, tuż po nich oraz czasy młodości Krzywoustego. Jednym z ważnych fragmentów kronik była relacja z pola bitwy pod Głogowem, w której młody książę wykazał się wielką odwagą i lojalnością wobec swoich żołnierzy. Zyskał nawet przydomek księcia, który nigdy nie śpi, ponieważ wydawało się, że jest obecny na polu walki non-stop, bez jakiejkolwiek chwili odpoczynku. W swoich kronikach Gal nie pominął także innych władców, m.in. Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Ten drugi był dla francuskiego mnicha władcą idealnym. Według autora Krzywousty powinien naśladować Chrobrego, a nawet być od niego lepszy, ponieważ nie ma drugiego takiego króla. Anonim wspomina też o konflikcie innego Bolesława, śmiałego, z biskupem Stanisławem. Takie przechodzenie z władcy do władcy jest trochę nielogiczne, dlatego anonimowi wiele razy zarzucano, że opisywał wyłącznie te fakty, których ideologia była mu bliska, a pomijał inne. Zdania na temat konfliktu nie podzielał Wincenty Kadłubek, który uważał śmiałego za zdrajcę. Według niego król zabił biskupa Stanisława ze Szczepanowa, a zwłoki duchownego poćwiartował. Gal Anonim nie wypowiada się na ten temat aż tak dosadnie. Twierdzi, że nie wie, co było tak naprawdę powodem konfliktu między władcą a biskupem. Ubolewa za to nad śmiercią Chrobrego, opisując ją i upadek Polski w pieśni o śmierci Bolesława. Spróbuj zapamiętać tych bohaterów, ponieważ to oni stale przewijają się w księgach Kroniki Polskiej, a ich charakterystykę na pewno będziesz omawiał na lekcjach. To Bolesław Krzywousty, książę ziemi małopolskiej, sandomierskiej i śląskiej. Bolesław Chrobry, władca Polski pochodzący z dynastii Piastów i pierwszy koronowany król naszego kraju. Był również księciem Czech w latach 1003-1004. I Bolesław Śmiały, nazywano go Szczodrym. Panował w latach 1076-1079. Według niektórych skazał na śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa, za co wiele osób go potępiało. Jego pradziadkiem był Bolesław Chrobry. Dzieło Gala Anonima bardzo często nazywa się Kroniką Trzech Bolesławów. Choć bohaterami opowieści są też inni książęta z rodu Piastów, jak Mieszko I, który chciał poślubić księżniczkę czeską Dobrawę. Zgodę na ślub z Dąbrówką, bo tak też ją nazywano, uzyskał dopiero wtedy, gdy przyjął sakrament chrztu. Było to ważne wydarzenie w państwie polskim. Datuje się je na rok 966 i na pewno będziesz o tym mówić na lekcji historii. To już wszystko w niezbędnym minimum, ale zachęcamy, abyś został z nami jeszcze trochę. Streścimy, a potem podsumujemy najważniejsze fragmenty tego utworu. Przejdźmy więc do właściwego streszczenia fragmentów utworu. W Kronice Polskiej ważną rolę odgrywa Księga Pierwsza, której rozpoczęcie i zakończenie to relacja z narodzin Bolesława Krzywoustego i mimo, że jest on głównym bohaterem kroniki, to ta księga należy do Bolesława Chrobrego. W oczach Gala Anonima jest on najlepszym i najbogatszym władcą, sprawiedliwym i słuchającym jednej ze swoich mądrych żon. Ma ich przecież cztery, lecz tylko jedna, Emnilda, ma na niego tak duży wpływ, że król okazuje miłosierdzie skazanym na śmierć, choć sam bez namowy żony nigdy by tego nie zrobił. Na cześć ocalałych ma być wydane przyjęcie. Bolesław odmawia w nim udziału, twierdząc, że wspólnie z wojskiem musi stać na straży bram zamku, aby móc zareagować w razie ataku wroga. Dla Chrobrego najważniejsze jest bezpieczeństwo poddanych. Bolesław jest też szlachetny.
Gdy umiera biskup praski, Wojciech, który później został świętym Kościoła katolickiego, wykupuje jego ciało i rozkazuje pochować biskupa w Gnieźnie. Króla cechuje także odwaga i męstwo. Widać to chociażby w chwili najazdu na Ruś, którą władca chce podbić w ramach zemsty za brak zgody na ślub z księżniczką. Bolesław nie ucieka z pola walki, mimo że jest na przegranej pozycji. Gdy jego żołnierzom braknie sił, sam wkracza w środek bitwy i pokonuje wrogów. Chrobry ma również swoje przemyślenia odnośnie do śmierci. Twierdzi, że jest w stanie oddać Kostusze cały swój majątek, ale chciałby, aby nie zabierała ona jego wojaków. Niestety, jego chęci nie robią na śmierci wrażenia, a i niebawem o niego samego się upomni. Zanim król umrze, zwoła jeszcze na naradę najbardziej zaufane osoby i przekaże im to, co miał okazję zobaczyć w swojej wizji. Wie, że po jego śmierci Polska stanie w obliczu problemów, z którymi będzie musiała się zmierzyć. Odejście władcy jest dla poddanych i żon króla wielkim dramatem, co jedna z nich demonstruje w pieśni żałobnej. Schedę po zmarłym władcy przejmuje jego syn, Mieszko II, lecz nie umie rządzić tak jak ojciec. Nie potrafi tego również jego syn Kazimierz, nazywany odnowicielem, ani wnuk Mieszka Bolesław, określany śmiałym lub szczodrym. Ten ostatni popada zresztą w konflikt z krakowskim biskupem. Za męczeńską śmierć duchownego przyjdzie mu zapłacić wysoką cenę. Zostaje wygnany na Węgry, a władzę przejmuje jego brat Władysław Herman. Nie ma on jednak potomka, który mógłby zasiąść na tronie po jego śmierci. Herman modli się o to do świętego Idziego. Dużo też pielgrzymuje i prosi o wsparcie mnichów benedyktyńskich, mimo że ma już jednego syna, lecz jest on z nieprawego łoża. W końcu Bóg spełnia jego prośbę. Rodzi mu się kolejny syn, Bolesław, który zyskuje przydomek Krzywousty. Narodziny księcia są wielkim wydarzeniem, ponieważ poddani mają nadzieję, że będzie on równie dobrym władcą, co jego pradziadek Bolesław Chrobry. Gal Anonim opisuje młodość Krzywoustego w drugiej księdze kroniki. Chwali go za odwagę, męstwo i pracowitość. Jest dumny, że Bolesław przedkłada inne ważne rzeczy nad zabawę. Wyraża nadzieję, że będzie równie sprawiedliwy i miłosierny jak Chrobry, którego mnich bardzo cenił w roli władcy. Osiągnięcia księcia Gal relacjonuje w księdze trzeciej. Ważnym fragmentem utworu jest opis bitwy pod Głogowem, w której brał udział Bolesław. Mimo znacznego osłabienia wojska nie przestraszył się wroga. Swoich przeciwników pokonał też w bitwie o Nakło, wykazując się sprytem i nie lada odwagą. Zdobycie miasta kończy ostatnią księgę kroniki. To już koniec streszczenia fragmentów utworu, ale nie naszego opracowania. Zbierzmy teraz w całość wszystkie najważniejsze fakty. No dobrze, czas na podsumowanie. Kronika Polska Gala Anonima nazywana jest najstarszym dziełem narodowym, choć napisano ją w języku łacińskim. Przedstawione w niej fakty są ściśle związane z naszym krajem. Gal stworzył swoje dzieło na specjalne zamówienie księcia Bolesława Krzywoustego, jednak nie zawierało ono typowej dla tego gatunku chronologii zdarzeń. Utwór zaliczono do gesta, gatunku literackiego, który stał się potem popularny w średniowiecznej literaturze francuskiej. Utwór gatunku gesta nie zawierały dat zdarzeń, ale czyny i osiągnięcia bohaterów przedstawione w kilku połączonych ze sobą wątkach. Dzieło Anonima jest klasycznym przykładem prozy rymowanej skomponowanej z trzech części. Każda z nich rozpoczyna się listem, po którym pojawia się skrót wydarzeń, a dopiero potem właściwa treść z podziałem na mniejsze fragmenty, czyli podrozdziały. Postaraj się zapamiętać ten układ. W Kronice Polskiej rolę narratora pełni autor. Opisywane przez niego wydarzenia są przedstawione w formie epizodów, a nie osądów. Kolejne wątki wiąże ze sobą osoba bohatera. Gal dąży do przedstawienia historii w sposób obiektywny, dlatego rzadko wyraża swoje zdanie na jakiś temat.
stosuje wiele ogólnych sformułowań, by nie narzucać czytelnikowi konkretnego punktu widzenia. W Kronice Polskiej najważniejsza jest osoba Bolesława Krzywoustego. Nie zabrakło tam również jego pradziadka Bolesława Chrobrego. Gal wyraźnie go cenił i wychwalał na każdym kroku. Dla mnicha był on idealnym władcą, o czym świadczy ton pochwalny w wielu fragmentach utworu. Anonim przedstawił Chrobrego jako sprawiedliwego, miłosiernego i troskliwego. Uważał, że powinien być wzorem dla innych władców. Chwalił też jego dokonania wojenne, które według niego miały duże znaczenie dla Polski. Jednak w Kronice głównym bohaterem jest Krzywousty, prawnuczek Chrobrego, który według Gala miał zadatki na równie dobrego władcę. Mnich poświęcił życiu księcia aż 2 księgi z 3, porównując jego rządy z rządami jego przodków. Utożsamiał też Krzywoustego z postaciami biblijnymi. Wyrażał zachwyt nad jego odwagą, męstwem i sprytem. Powtórzmy to jeszcze raz. Bolesław Chrobry był ideałem władcy, a jego prawnuk, nazywany Krzywoustym, miał szansę na godne reprezentowanie narodu polskiego, podobnie jak jego dziadek. Powoli zbliżamy się do końca opracowania, ale nie obędzie się bez wisienki na torcie. Na pewno chciałbyś zabłysnąć wiedzą przed nauczycielami, prawda? Nic prostszego. Wystarczy zapamiętać jeszcze co nieco z historii. Na koniec kilka słów dla ambitnych. Z Kroniki Polskiej korzystali inni autorzy. Wśród nich był Wincenty Kadłubek, który swoją wersję dziejów przedstawił u schyłku XII wieku. Jego zapis różnił się od opowieści anonima, ponieważ Kadłubek był mocno związany z duchowieństwem i znacznie poszerzył wątek męczeńskiej śmierci krakowskiego biskupa Stanisława. Miał też odmienne zdanie na temat władców, których Gal z takim zachwytem opisywał. Kronikę stworzył na zamówienie syna Krzywoustego, Kazimierza, którego nazywano Sprawiedliwym. Jednak nie był jedynym kronikarzem, który opierał się na utworze Gala Anonima. Jego zupełnie odmienną wersję stworzył Jan Długosz, który dodał do historii daty i ułożył je w porządku chronologicznym. Potem o Kronice Polskiej na długi czas zapomniano. Po raz pierwszy wydrukowano ją w 1749 roku, a później dopiero w 1824. Znane jest jej opracowanie autorstwa Jana Wincentego Bantkiego oraz Romana Grodeckiego. Rękopisy kroniki można zobaczyć w Bibliotece Narodowej w Warszawie i w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. Jeśli daleko ci do fana bibliotek, obejrzyj filmy historyczne o czasach panowania władców z dynastii Piastów. Jeden z nich nosi tytuł Gniazdo. To polska produkcja wyreżyserowana przez Jana Rybkowskiego. Pochodzi z roku 1974 i opowiada o czasach Mieszka I. W filmie pojawia się też postać jego syna Bolesława. Możesz także poszukać serialu dokumentalnego z 2012 roku, który nosi tytuł Tajemnice początków Polski. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.